Tekst manny na 5 lipca. Broń, którą walczymy, nie jest cielesna, ale jest z Boga, mocna ku burzeniu miejsc obronnych, burząc urojenia i wszelką wyniosłość, wynoszącą się przeciwko poznaniu Boga, i podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Drugi korentów rozdział 10 wersety 4 i 5. Komentarz parauzyjny. Pamiętajmy, że pierwszym warunkiem przyjęcia nas przez Boga jest lojalne posłuszeństwo Jego Słowu, dowód miłości do Niego i wiary w Niego. Pamiętajmy też, że drugą cechą, której będzie od nas oczekiwał, jest miłość do braci, gotowość do tego, by być, działać i cierpieć, by oddawać życie w sprawie tych, Którzy naprawdę i prawdziwie są poświęconymi dziećmi Boga, usiłującymi chodzić Jego drogami. Reprint numer 2413 Komentarz Epifaniczny. Broń, którą walczymy jest przeciwieństwem broni cielesnej, jest nią duch i słowo naszego Boga. Broń ta jest wystarczająca do burzenia w nas fortec zła wykorzeniania urojeń i tego wszystkiego, co rodzi pychę, a także umożliwienia nam poddania naszego usposobienia, myśli, motywów, słów i czynów Chrystusowi, naszej głowie, co dowodzi, że broń ta jest skuteczna. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Efezów, rozdział 6, wersety od 12 do osiemnastego. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. A przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się. Stójcież wtedy. Przepasawszy biodra wasze prawdą, i oblekłszy pancerz sprawiedliwości, i obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju, a nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, którą byście mogli wszystkie strzały ogniste onego złośnika zagasić. Przy łbice też zbawienia weźmijcie i miecz ducha, który jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych. Pierwszy Tesaloniczan rozdział piąty werset 8 Lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, obległszy się w pancerz wiary i miłości, i w przyłbice nadziei i zbawienia. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy werset osiemnasty, to ci rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu, abyś według proroctw, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój. Rozdział szósty werset 12. bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Drugi Tymoteusza rozdział drugi werset trzeci. Przetoż ty cierp złe, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Rozdział czwarty werset 7, Dobrym bój bojował, biegłem wykonał, wiarę zachował. Pierwszy Koryntów rozdział drugi werset czwarty. A mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy. Drugi Koryntów rozdział 6 werset 7 Wmówię prawdy, w mocy Bożej, przez oręże sprawiedliwości na prawo i na lewo. To rozdział 13 wersety 3 i 4 Ponieważ chcecie doświadczyć tego, który we mnie mówi, Chrystusa, który ku wam nie jest słaby, ale mocny jest w was. Bo aczkolwiek ukrzyżowany jest jako słaby. Ale żyje z mocy Bożej, a tak i my jesteśmy z nim słabymi, ale żyć będziemy z nim z mocy Bożej przeciwko Wam. Pierwszy Korentów rozdział pierwszy werset dziewiętnasty, bo napisano, w obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę. Pieśni 266, 20, 272 198 183 130 13 Wiersze brzasku 119 Armia Gedeona Lektura uzupełniająca w strażnicy Reprint numer 5889 Pytania czego dokonałem dokonałam w tym tygodniu w zakresie chrześcijańskiej walki jak dlaczego z jakimi wynikami. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.